zespół złamanego serca, emocjonalna droga po rozstaniu. Rozstania są jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń, które mogą spotkać człowieka. Kiedy kończy się związek, zwłaszcza taki, który odgrywał kluczową rolę w naszym życiu, uczucia żalu, tęsknoty i smutku mogą być przytłaczające. W psychologii często używamy terminu zespół złamanego serca jako metafory dla tego emocjonalnego stanu. Poniżej przyjrzymy się głębiej temu, co dzieje się z nami po rozstaniu, jak radzić sobie z tym trudnym okresem i jak znaleźć siłę do dalszego życia. Czym jest zespół złamanego serca? Zespół złamanego serca to nie tylko medyczny termin, ale także metafora opisująca stan emocjonalny po zakończeniu związku. Kiedy miłość, która była centralnym elementem naszego życia, nagle znika, możemy poczuć, że świat się wali. Emocjonalny ból i pustka mogą prowadzić do fizycznych objawów, takich jak bezsenność, brak apetytu, trudności z koncentracją, a nawet bóle w klatce piersiowej. Fazy zespołu złamanego serca. Szok i niedowierzanie. Pierwszym etapem po rozstaniu jest często szok i niedowierzanie. Trudno uwierzyć, że osoba, która była tak bliska, nagle zniknęła z naszego życia. W tym momencie serce i umysł są w konflikcie, a my czujemy się zdezorientowani i zagubieni. Możemy odczuwać nierzeczywistość sytuacji, jakby to wszystko było tylko złym snem. Smutek i żal. Kiedy szok zaczyna przemijać, pojawia się głęboki smutek. To etap, w którym łzy, bezsenność i brak apetytu stają się codziennością. Każde miejsce, każdy przedmiot, każde wspomnienie przypomina o byłym partnerze. Możemy czuć się przytłoczeni poczuciem straty i tęsknotą za tym, co było. Złość i frustracja. W miarę jak uczucia się rozwijają, możemy zacząć odczuwać złość. Złość na siebie, że nie udało się utrzymać związku, na partnera za zakończenie relacji, a nawet na okoliczności, które doprowadziły do rozstania. To etap, w którym emocje są najbardziej intensywne i trudne do kontrolowania. Złość może być wybuchowa, ale może też przejawiać się w cichym gniewie i frustracji. Negocjacje. Negocjacje to etap, w którym próbujemy znaleźć sens w rozstaniu. Możemy zastanawiać się, co moglibyśmy zrobić inaczej, co mogłoby uratować związek. To czas, w którym staramy się zrozumieć, dlaczego doszło do końca i czy jest jakaś szansa na naprawienie relacji. Negocjacje mogą prowadzić do wielu wewnętrznych dialogów i retrospekcji. Akceptacja i początek uzdrowienia. Z czasem zaczynamy godzić się z sytuacją. Chociaż ból może nadal być obecny, powoli wracamy do normalności, odnajdujemy nowe cele i zaczynamy ponownie cieszyć się życiem. To etap, w którym zaczynamy akceptować rzeczywistość i znajdujemy sposoby na odbudowę swojego życia. Jak przetrwać ten trudny okres? Przetrwanie okresu po rozstaniu wymaga czasu, cierpliwości i wsparcia. Oto kilka sposobów, które mogą pomóc w radzeniu sobie z zespołem złamanego serca, wsparcie bliskich. Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi może pomóc złagodzić uczucie samotności. Bliscy mogą dostarczyć emocjonalnego wsparcia, wysłuchać naszych żali i przypomnieć, że nie jesteśmy sami. Warto również pamiętać, że otoczenie się pozytywnymi ludźmi może pomóc w szybszym powrocie do równowagi. Znalezienie nowych zajęć. Znalezienie hobby lub aktywności, które nas cieszą, może odciągnąć myśli od smutku. Może to być sport, sztuka, czytanie, podróże czy nauka czegoś nowego. Ważne jest, aby znaleźć coś, co sprawi, że poczujemy się lepiej i pomoże nam zająć umysł. Dbanie o siebie. Zdrowa dieta, regularne ćwiczenia i odpowiednia ilość snu są kluczowe dla naszego samopoczucia. Dbając o swoje ciało, dbamy również o nasz umysł. Regularna aktywność fizyczna może pomóc w redukcji stresu i poprawie nastroju, a zdrowe odżywianie dostarczy energii potrzebnej do radzenia sobie z trudnościami. Wyrażanie uczuć. Nie należy tłumić emocji. Płacz, pisanie w dzienniku czy rozmowa z kimś zaufanym mogą pomóc w przetwarzaniu uczuć. Wyrażanie emocji jest naturalnym i zdrowym sposobem radzenia sobie z bólem. Ważne jest, aby pozwolić sobie na przeżywanie uczuć i nie wstydzić się ich. Szukanie pomocy profesjonalnej. Rozmowa z terapeutą lub psychologiem może być nieoceniona w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i procesem uzdrowienia. Profesjonalna pomoc może dostarczyć narzędzi do radzenia sobie z bólem i wspierać nas w drodze do zdrowia emocjonalnego. Proces odbudowy. Odbudowa po rozstaniu to proces, który może trwać różnie długo w zależności od osoby i sytuacji. Ważne jest, aby dać sobie czas i być cierpliwym wobec siebie.
każdy krok w kierunku zdrowia emocjonalnego jest ważny i warto docenić każdy mały postęp. Znalezienie nowych celów. Jednym z kluczowych aspektów odbudowy jest znalezienie nowych celów i pasji. Może to być nowa praca, edukacja, hobby czy wolontariat. Znalezienie czegoś, co nas pasjonuje, może pomóc w odzyskaniu poczucia sensu i kierunku w życiu. Nawiązywanie nowych relacji. Choć może się to wydawać trudne, nawiązywanie nowych relacji może być częścią procesu uzdrowienia. Nowe przyjaźnie i znajomości mogą wnieść świeżość i radość do naszego życia. Ważne jest jednak, aby dać sobie czas na uzdrowienie przed zaangażowaniem się w nowy związek romantyczny. Samoakceptacja. Samoakceptacja to kluczowy element uzdrowienia. Ważne jest, aby zaakceptować siebie i swoje emocje, zamiast się ich wstydzić. Pamiętaj, że każdy ma prawo do przeżywania bólu i smutku, a akceptacja tych uczuć jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Podsumowanie. Zespół złamanego serca to więcej niż tylko medyczny termin. To metafora dla okresu pełnego bólu i wyzwań po rozstaniu. Choć ten czas jest trudny, warto pamiętać, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć nawet najtrudniejsze emocje i znaleźć nowe światło na horyzoncie. Wsparcie, samoopieka i cierpliwość to klucze do uzdrowienia. Pamiętaj, że każdy przechodzi przez trudne chwile, ale także ma siłę, aby je przetrwać. Warto otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, znaleźć nowe pasje i cele, dbać o siebie i szukać profesjonalnej pomocy, gdy jest to potrzebne. Z czasem ból zniknie, a my znajdziemy nowe, piękne aspekty życia, które czekają na odkrycie.